Nad nową strategią Suwałk pracuje sztab specjalistów. To, jak podaje ratusz, ponad 60-osobowa grupa, której zadaniem jest znalezienie najwłaściwszej ścieżki rozwoju miasta. Obecna strategia kończy się już w tym roku, ale my również zawsze strategię planujemy pod pewne rodzaju nowe rzeczy i nowe dokumenty. Miejmy tutaj na uwadze nową perspektywę Unii Europejskiej, która wystartuje już w przyszłym roku, ale również i strategię województwa podlaskiego, która również w przyszłym roku będzie już obowiązywała. Te dokumenty muszą być po to spójne, chociażby dlatego, żeby aplikować o środki z Unii Europejskiej. Jeżeli nowa strategia, nowa perspektywa Unii Europejskiej zakłada pewne działania, to my swoją strategię również do tych działań musimy dopasować. Nie możemy żyć tutaj oderwani od tych dokumentów i planować Bóg wie czegokolwiek innego. Zatem spójność przede wszystkim i komplementarność we wszystkich działaniach. Dokument będzie wskazywał 3 szczególnie istotne obszary działania. Nasza nowa strategia przede wszystkim będzie stawiała na 3 elementy. Człowiek jako mieszkaniec Suwałk, gospodarka naszego miasta i środowisko. I pod te 3 elementy zbudujemy całą strategię na kolejne 10 lat. Będziemy kładli tutaj główny nacisk właśnie na mieszkańców, na gospodarkę, na środowisko i wokół tego będziemy się obracali. Kilka zespołów roboczych pracujących pod okiem doświadczonych specjalistów opracuje materiał, nad którym pochylą się z pewnością jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta. Kamil Sznel już teraz zapowiada szerokie konsultacje społeczne, po których w grudniu strategią zajmie się Rada Miejska. Kamil Sznel nie ukrywa, że wiele pomysłów czy rozwiązań na najbliższe lata trzeba było odstawić na półkę z uwagi na trwającą pandemię i jej przewidywane długofalowe skutki.